Objawienia woli Bożej Elżbieta Gaz. Kawa to używka. Kawa czarna, zwana mała czarna, ta używka zbyt często stosowana. Codzienne picie powoduje bardzo mocne przekwaszenie organizmu, ogromną nadpobudliwość i problemy zdrowotne, senność i osłabienie. A jednak każdy, młody lub starszy, codziennie nadużywa kawy. Niektórzy rozpoczynają dzień kawą i papierosem. To już jakby od razu z założenia zatruwanie organizmu, świadome, codziennie. Bez możliwości, abyście powiedzieli, iż jesteście bez wiedzy o tym, ponieważ na każdej paczce papierosów pisze, że to jest trucizna. Kawa w połączeniu z lekami to bezsenność i zawroty głowy. To bardzo poważne schorzenia stawów oraz kręgosłupa. Brak wapnia w organizmie. A to już tak zwana przez medycynę akademicką osteoporoza. Pita z mlekiem czy bez, z cukrem czy bez cukru szkodzi tak samo. Sami się przekonacie, jak kawę przestaniecie codziennie używać. Jak już bardzo chcecie, to raz na kwartał. To w zupełności wystarczy. Więcej to już brak wskazań. Reaguje bardzo w organizmie z toksynami, tworząc bardzo trujące związki. Kawa bez bycia lekarstwem na podniesienie ciśnienia to jest wyłącznie taki afrodyzjak medycyny akademickiej. Jak bez wiedzy są, co powiedzieć, jak ktoś ma niskie ciśnienie, to polecają picie kawy i tak uczą ludzi popadania w nałóg. Codziennie wyłącznie jedna kawa i ciastko do tego i już macie bardzo poważne problemy zdrowotne z kręgosłupem, układem kostnym, układem trawienia, układem krwionośnym oraz nerkami i wątrobą. Do tego jeszcze dodamy skutki i już ludzki duch biega od lekarza do lekarza. A medycyna akademicka bez chcenia i bez potrafienia powiedzieć, co mu jest. Przekwaszenie organizmu jest ogromne. Nawet po wypiciu jednej kawy dziennie przez rok to już dla ciała ziemskiego szkodliwe. Jeżeli w wodzie, którą pijecie, są ciężkie metale, a w połączeniu z kawą dla układu krążenia są to zatory, zawały serca, rany i poważne uszkodzenia trzustki i wątroby. Ludzie są bardzo dobre herbaty ziołowe zamiast kawy oraz czysta woda.